Wszystkim, znowu pomyślałem, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk, dobra. W ostatnim odcinku oczyściliśmy tą okolicę. Właściwie to jeszcze poszedłem później po nagraniu i dostawiłem parę dodatkowych wieżyczek i tutaj oczyściłem, co było. Myślę, że oni również się mogą zacząć agrować, kiedy zaczniemy tutaj kopanie. Ale na razie bardziej potrzebujemy zająć się tym kopaniem niż się martwić ich atakami obcych. Dobra. Chyba już mam wszystko, co potrzebujemy do zrobienia kolei. Więc tak, wziąłem sobie zapas 300 torów, powinno wystarczyć. Zrobiłem sobie dwa przystanki kolejowe. Je się robi ze stali, układów elektrycznych i płytek. Oraz zrobiłem zapas stalowych skrzyń. Ale chyba nie wystarczający. Potrzebuję chyba jeszcze jednej. Okej. A! Najważniejszego. Nie zrobiłem jeszcze sobie lokomotyw, więc zaraz to zajrzę. Dobra, stalowa skrzynia. Jeszcze jedna będzie nam potrzebna, dobrze. Po trzecie potrzebujemy wagon towarowy. Więc tak, wagon towarowy to będzie stal, żelazo i trybiki, które mi się właśnie skończyły. To ciachnę sobie troszkę znowu zapasu. Trybiki. Dobra, jeden na razie wystarczy. I oczywiście lokomotywa. Gdzie ona jest tutaj? Więc tak, potrzebuję więcej silników. I więcej stali. No ze stalą jest problem. A silniki powinienem chyba sobie odkładać gdzieś tam na dole. Zaraz spojrzę. Albo i nie. Dobra, w takim razie możemy sobie tutaj pewnie dziabnąć. Nie, tutaj też nie mam. Okej, nie ma żadnego zapasu silników. Dobra, no to pora to naprawić. Skrzynia, podajnik. I tak, nie ma zapasu, bo nie ma stali. Nigdzie. Okej, dziabnę sobie parę w ten sposób. Jeszcze parę, dobra. Jeszcze troszkę stali tutaj u ciebie, żeby mieć zapas, dobra. No to wracamy. I tak. Dobra, trzymaj stal, trzymaj silniki. Dobra, jedno no zdecydowanie wystarczy. No i dobra. Jak widzicie, wydajność naszej kopalni żelaza słabnie coraz bardziej. Musimy się szybko tym zająć. Dobra. Zacznijmy sobie może od budowy stacji. Myślę, że stację postawię gdzieś tutaj. Tak, to nie powinno być najgorsze miejsce. I na to potrzebujemy sporo miejsca. Tak, może zacznę gdzieś tutaj budować tory. Ciach, ciach, ciach. Dobra, i teraz postawię sobie przystanek i zobaczę, na ile to nam starczy miejsca. Więc tak, musimy mieć przynajmniej 3 segmenty wolne, ponieważ planuję zrobić stację planuję w ogóle robić stację, które pomieszczą jedną lokomotywę oraz dwa wagony. Nie wydaje mi się, żeby na tej planszy żebyśmy znaleźli jakieś złoża, które wymagałyby większych pociągów do transportu. Więc powiedzmy, jeżeli sobie zbuduję tutaj, to będzie zdecydowanie ok. Nawet mógłbym trochę wcześniej ją pobudować, ale chcę, żeby jednak też w miarę blisko wyładunek był, w miarę blisko przetapiaczy. Dobra. Teraz musimy sobie nawrót robić. Okej. Tak, tutaj całkiem sporo drzew jest w drodze. Niestety nie można wygodnie pobudować w
Chociaż w sumie można, jeżeli zrobi się schemat kolei tak, żeby ona od razu kasowała drzewa. Dobra. Tak, nasz pociąg będzie kończył się... Raz, dwa, trzy. Mniej więcej tutaj. Dobra, zrobię trochę jeszcze wolnego miejsca. I zrobimy nawrotkę. Ok. I teraz tak, musimy przebić się prosto w górę, a potem prosto w lewo. To jest Squadron Type D, tak to standardowe nazwy. Dobra, zmienimy tutaj na nazwę może. Będzie baza żelazo. Ok. Chyba tutaj to skasuję. Pociąg będzie wjeżdżał z tej strony, potem tutaj kołował i w ten sposób. Ok. Zróbmy od razu tory. Ok. No i dobra, mamy przystanek. Jak widzicie, koleje zajmują dużo miejsca. Ale spoko. Nie przeszkadza nam to. Dobra. Teraz musimy sobie tutaj zrobić miejsce na tor. W ten sposób. Dobra, może od razu zacząć ciągnąć tor. Moje dzielne roboty będą kasować wszystko na miejscu. Patrzę na stan baterii w moim roboporcie, ale powinno być ok. Dobra. Jak daleko chcę jeszcze pociągnąć? Dużo dalej jeszcze. Dobra, to jedziemy dalej. Myślę, że tutaj możemy zrobić nawrotkę już powoli. Okej, może dalej pojedziemy tak i powiedzmy stację gdzieś tak zrobimy. Dobra. Zrobię sobie od razu miejsce, żeby się nie bawić dalej z tymi drzewami. Dobra. Zróbmy tutaj powiedzmy nawrotkę. Dobra, czy zrobiłem wystarczająco miejsca? Zobaczmy. Mój drugi przystanek będzie tutaj. Okej, i starczy. Tak jak wcześniej, potrzebujemy miejsce na jeden pociąg i dwa wagony. Dobra. Więc nawrotka może się kończyć mniej więcej tutaj. Tak. Jeszcze tutaj połączmy wyjazd z wjazdem. To może być troszkę gorsze, tak. Jak się nie sparowały. Jakby to nazwać. Okej. Dobra, tak będzie dobrze. Okej, mam nadzieję, że to będzie działać. Czasami to działa, czasami nie. Różnie to bywa. I tak. To będzie... Kopalnia żelaza 2. Ciach. Ładnie. Dobra, no to zróbmy jeszcze właściwą kopalnię. To musimy wszystko usunąć. Tak, będę miał masę zbędnego drewna. A, nie dociągnąłem prądu, ale spoko. Mamy tutaj linię, więc to nie będzie zbytni problem. Okej, dobra, jeszcze tutaj trochę drzew. No i dobra, i robimy kopacze. Czy to jeszcze jest...
to jest ruda żelaza, więc tutaj powinna się zaczynać pierwsza linia. Raz, druga. Zróbmy tak jeszcze. Dobra, jak dużo mam jeszcze kopaczy w ekwipunku? No, całkiem sporo. Ponieważ poszedłem i oczyściłem te... Pousuwałem te kopacze z naszej oryginalnej kopalni, które już nie działały. Więc mam tak całkiem sporo zapasu. Dobra. I to powinno wystarczyć. Dobra, no to teraz pasy. Tak, muszę oszczędzać powoli roboty, bo kończy mi się energia powoli, ale spoko. I tak. Tutaj zaczniemy prąd. W sumie jeszcze wyprowadzimy go trochę dalej. Tak, roboty się już mniej więcej mi rozładowały, ale dobra. Okej, tutaj. Teraz tutaj. Nie. Tu tak. Jeszcze tutaj ostatnia linia. No i dobra. Powiedzmy, że przeciągniemy sobie stąd linię. Będzie najprościej. Dobra. I kopiemy, proszę Państwa. Teraz musimy się zająć załadunkiem tego na przyszły pociąg. Więc tak, po to mam... Zrobiłem sobie dużo podajników masowych. Będą one podawały tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak, tutaj będzie nasz wagon. Nie wiem, czy zamierzam drugi wagon dorabiać. Jeden powinien nam chyba zdecydowanie starczyć. Dobra. Tutaj zrobimy sobie również strefę buforującą z 6 skrzynek i do nich będziemy doprowadzali podajnikami szybkimi. No i dobra. Tutaj chcemy sobie zrobić szybkie linie. W ten sposób. Tak, a tutaj będzie nasz główny rozdzielacz. Dobra. Teraz do niego doprowadzimy te nasze trzy pasy, które tutaj lecą. Że zaczniemy od dołu. Okej. Okay. Myślę, że zrobię tutaj jakiś prosty również. Coś takiego. Prosty wyrównywacz, który będzie z trzech pasów zapodawał na te dwa czerwone. Dobra. Jeszcze tutaj. No i dobra. Raz jeszcze tutaj potrzebujemy prądu. Ciach. Ciach. No i dobra. Jesteśmy już gotowi załadowywać rzeczy.
No to zanim zaczniemy załadowywać, to może wiecie co, może już puścimy kolejkę, żeby wam pokazać mniej więcej jak to będzie działać. Postawimy lokomotywę tutaj. Tak, no jeszcze nie ma jeszcze paliwa, ale zaraz to zrobimy. Dobra, postawimy wagon towarowy tutaj. I ciach, i podajniki masowe będą szybko przeładowywać właśnie z tego bufora stalowych skrzyń na wagon towarowy. Ok. Teraz musimy sobie ustawić rozkład jazdy lokomotywy. Oczywiście lokomotywami możemy sterować ręcznie, tak jak innymi pojazdami, ale my chcemy, żeby ona automatycznie jeździła. Więc tak, po pierwsze chcemy, żeby jechała do kopalnia żelaza. Nie wiem, czemu dwa nazwałem. Derp. To jest kopalnia żelaza 1. Chcemy, żeby jechała do kopalnia żelaza 1. Ma załadować się do pełna. Potem ma jechać do baza żelaza i ma się wyładować do pełna. Znaczy do pusta. No i to powinno być ok. Dobra, wiecie co? Tak, niestety nie możemy zwiększyć za bardzo wydajności załadunku więcej. Widzimy, to się trochę za bardzo wolno posuwa. Możemy zrobić drugą stację w... Jeszcze drugi załadunek z drugiej strony. Oj, sorry. To by zwiększyło szybkość załadunku. A przez to, na razie, że nasza szybkość załadunku ogranicza nam szybkość kopania. A dobra, na razie zróbmy tak. Dobra. Załadujecie paliwem. Na razie wyładuję. I dobra. I teraz będziesz jechać ręcznie. Załadowała i jedziemy do bazy. Okej, muszę zmienić zamówienie, wyrzucić to. No i dobra. I teraz sobie postoi tutaj w nieskończoność, bo nie ma co jeszcze póki co jej wyładowywać. Więc dobra, zróbmy to. Również postawimy trzy podajniki masowe. Jak wcześniej i zrobimy również sobie bufor, który będzie wyładowywał to do skrzynek. I teraz co chcemy zrobić? Chcemy zrobić mniej więcej to co tam. Tak. Okej. Raz, trzy podajniki, sześć podajników, które to będzie tutaj wyładowywać. Okej, teraz szybki rozdzielacz. Powiedzmy, że doprowadzę tu szybkim taśmociągiem również tutaj. Okej. Tutaj nie za bardzo nie będę się bawił w jakieś zmyślne konstrukcje, po prostu zrobię tak. Zrobię tak. Coś takiego. Dobra. I tak, tylko musimy przesunąć. Już wpadł tutaj. Już wpadł tutaj. Okej, to nie jest dobrze. Musimy większy odstęp zrobić. Że tak, tak, tak. Powiedzmy, że tutaj już porobię wszędzie szybkie pasy, żeby się nie bawić. Ok? Dobra, na razie magazyn z tego się jeszcze wyładowuje. Tak, dobra, podłączmy to do zasilania. I tu z grubsza powinno być jeszcze wszystko. Ciach, ciach. No i dobra. Leci nasze żelazo. Muszę jeszcze tutaj poobserwować, jak dobrze to będzie działało z wpływaniem tego do sieci. Jak na razie działa chyba
całkiem dobrze, bo jak widzimy, całe pasy się zapełniły żelazem. Więc chyba źle nie jest. Okej, przy okazji zobaczmy, jak tam nasz stan zasilania. No dużo lepiej. Skończyła się już noc. Tak, ogniwo słoneczne zaczyna już pracować, a pojemność akumulatorów jest prawie na maksa. Chociaż pewnie to ma dużo związku z tym, że produkcja nam mocno stanęła z powodu braku żelaza i stali. Ale dobra. Teraz powinno wszystko ruszyć dużo ładniej. Tak, trzy pełne pasy nie są niestety wystarczające, żeby zasilić to wszystko. Widzimy, wlatują trzy pełne pasy. A potem, no i tak, nie wszystko dociera do wszystkich pieców. No dobra. Przy okazji muszę jeszcze tutaj pooczyszczać trochę. Ponieważ jedna z tych koparek kopała węgiel i żelazo i tego nie zauważyłem i trochę mi tu węgla powlatywało na te pasy, więc od czasu do czasu musiałem je troszkę oczyszczać, ale z węgla, ale okej. Jest na pewno dużo lepiej niż było. Więc tak, żeby to ulepszyć, zrobimy jeszcze coś takiego, że zrobimy takie wyładowywania po obu stronach, a w kopalni zrobimy ładowanie, takie jak tam było również po obu stronach. Okej, a poza tym musimy dodać czwarty pas żelaza. Na razie moja konstrukcja nie przewiduje czegoś takiego. Ale dobra, czekajcie, popatrzę jeszcze chwilkę, jak to na razie działa. Tak. Wiecie co, może zamiast dostawiać czwarty pas... Nie, w sumie lepiej by było dostać do czwarty pas, ale... Ale tutaj mam... A właśnie, jeszcze potrzebujemy doprowadzić tutaj węgiel do ładowania... do ciuchci. Dobra, może zróbmy to od razu. Nasz główny pas z węglem. Powiedzmy gdzieś tutaj. Podziemnym. Czemu by nie? Tutaj musimy podajnik zrobić. Po prostu. Ty stoisz z paliwem całkiem sporo. Ale dobra. No i dobra. To by była nasza pierwsza lokomotywa. Tak jak wspomniałem, można to jeszcze sporo ulepszyć. I musimy ulepszyć. Aż zdecydowanie to nam nie wystarcza do zapotrzebowań, do naszych zapotrzebowań na żelazo. Jest dużo lepiej, ale musimy tutaj zdecydowanie zrobić cztery pasy transmisyjne i... chyba będę musiał to pokasować. Tutaj jest, co prawda jest trochę surowce, ale nie chce mi się czekać na... aż to się wszystko wykopie, a potrzebuję już teraz dużo więcej żelaza. Dobra, więc tak... Tutaj dobudujemy sobie czwarty pas, tutaj dobudujemy również z drugiej strony wyładowywanie. Przy okazji to również możemy zamienić na masowe podajniki filtrujące. Aby mieć pewność, że jak tu zajedzie jakiś inny pociąg przez przypadek, czy z jakiegoś innego powodu, to nie będziemy wyładowywać tutaj czegoś innego. Okej, dobra. Skończyło się nasz zapas. Tak, zdecydowanie musimy tutaj sobie również robić ładowanie z dwóch stron. Dobra, to wiecie co, może zajmiemy się najpierw tym. Potrzebuję więcej podajników masowych i więcej stalowych skrzynek.
żeby to osiągnąć. Okej, trochę stali. Tak, potrzebuję 6 dodatkowych stalowych skrzynek. 3, 4, 5, 6. Oraz 6 podajników masowych. Aha. Dobra. Dobra, już lecą zapasy. A tak, i tutaj będziemy na górze musieli jakoś to sprytnie porozdzielać to żelazo, które tutaj przychodzi. Albo sprytnie, albo na pałę, jak do tej pory robię. Okej, czy wszystkie już roboty przyleciały? Tak. Dobra. No, żelazo już wygląda dużo ładniej. Jeszcze stali cały czas nam brakuje. Dobra. Kazi, można sobie zamawiać również pociągi. Można mu kazać, żeby w danym momencie przyjechał na jakąś stację. Ale on już jest w drodze, więc po prostu poczekam na niego. Tak, ten pociąg jeden nie wystarcza, żeby nasze zapotrzebowanie w pełni na żelazo zapełnić. Więc co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić drugi pociąg tutaj, żeby oba jeździły na zmianę. To na polepszy troszkę sytuację. Możemy tutaj również tą małą rudę żelaza podłączyć. To również może nam troszkę pomóc. Mhm. Ale na razie popracujmy nad wydajnością tego, tej jednej kopalni. Ponieważ zdecydowanie ona produkuje więcej żelaza niż, niż to ładuje. Teraz zróbmy sobie to od razu na schemacie. Tak. Zrobimy pach. Dodam sobie tutaj do książki. I tak. Prąd. I tutaj musimy jakieś rozgałęzienie w miarę zrobić. Okej. Dobra. Na razie poprowadzę jeden pas. Później zastanowię się, jak to zrobić lepiej. Może po prostu... Zamiast zastanawiać się, to może zrobię tutaj po prostu czerwony pas od razu. Okej. Teraz pod ziemią. Rozdzielacz. Muszę sobie chyba zapas czerwonych rzeczy również wziąć w najbliższej okazji. Jak jeden czerwony pas ma przepustowość dwóch żółtych. Trzeba uważać na pociągi, ponieważ one... Jak coś przywalą, to rozjeżdżają. Dobra, to również musimy zamienić na czerwone. I może tutaj coś takiego. Okej, teraz chyba wszystkie pasy jadą z maksymalną przepustowością. Czasami się jeszcze zatrzymują. Ale zdecydowanie już to dużo lepiej wygląda. Więc myślę, że teraz już powinniśmy wykorzystywać maksymalną wydajność tej kopalni. Okej. Dobra. Czekajmy jeszcze, aż pociąg przyjedzie. Może go sobie zamówię.
Tak, już, no, już widać, że nawet pasy nie są w pełni zapełnione. Znaczy, że nasze wyjście jest już spoko. Jest dobra. Ten pociąg będzie już teraz wydajnie jeździł. Przynajmniej na tyle wydajnie, na ile pozwala wydajność kopalni. Okej. Dobra, to by było na tyle. Zastanawiam się, czy chcę również podłączać tą rudę żelaza już teraz. Myślę, żeby się przydała. Tak. Oznaczałoby to, że potrzebowalibyśmy również zająć się tymi opcjami. Najpierw. Nie, aż nie spodoba im się nasze akcje wydobywcze tam. Tutaj z zanieczyszczeniem jesteśmy w miarę okej. Już od jakiegoś czasu ta kopalnia pracuje, a nie sięga jeszcze do innych siedlisk, więc na razie ich zostawię w spokoju. Dobrze, dobrze, że jest, to jest w środku lasu, więc las tak ogranicza rozprzestrzenianie się tego zanieczyszczenia, więc to bardzo dobrze dla nas. Dobra, w następnym odcinku w takim razie myślę, że zrobimy drugą. Zrobimy sobie drugą linię tutaj. W międzyczasie oczyszczę tutaj wszystko, co myślę, że może się wkurzyć. I pokażę również, jak zrobić prostą linię, na której będą jeździć dwa pociągi. Ponieważ będziemy musieli zrobić. Tak, to już wymaga troszkę zabawy z sygnałami. Oraz, znaczy no, z semaforami. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli ktoś w swoim życiu grał w taką grę, która nazywa się Transport Tycoon, to tutaj sygnały działają dokładnie tak samo. Więc tam działały dobrze, więc jak ktoś umiał, to będzie łatwo mu się przyzwyczaić. Dobra, koniec na razie gadania. Tak jak wspomniałem, w następnym odcinku druga kopalnia żelaza. A później... W sumie wiecie co, może zamiast robić drugą linię, to może popodłączam sobie to, co tutaj mam. Żeby nie marnować tego. Mam całkiem sporo. W sumie też również mógłbym zrobić to pociągiem. Ale dobra, zastanowię się. A później w naszych planach jest oczywiście, są oczywiście zaawansowane. Pakiety naukowe. No i powoli zbliżamy się już do właściwej rakiety. To da. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!